Witam, witam, dzień dobry, niech nas na śniadanie zjedzą bobry. Z tej strony RPG Nerdo, a to jest kolejny odcinek z Shining Force. Trochę czasu już tego nie było na kanale, to przyznam. Więc czas w końcu wziąć się zabrać za to. Ostatnim razem pokonaliśmy wojsko Runfrost, dotarliśmy tutaj do Guardiany. No i jak widać zostało ono zdemolowane, zanim my tu dotarliśmy. Król został zabity razem z jakimś wojownikiem, z Variosem. No i teraz my jedziemy w podróż. I od razu wkraczamy do bitwy. Warunki zwycięstwa. Zniszcz wszystkich wrogów i dotrzyj do Alteron. Jeśli wygramy w 10 tur, to dostajemy 400 złotych monet. Zobaczmy naszą drużynę. W sumie niewiele tu możemy zrobić, więc... po prostu zacznijmy bitwę. Drasti, tak jak się obawiałem, Runfrost zostawił pułapkę na nas. Nasze siły są zbyt małe, uważaj, żeby nie dać się odizolować. Poza tym naszym celem nie jest walka, żeby dotrzeć do Alteron. Moglibyśmy użyć przynęty. Nie musisz zawsze walczyć, żeby wygrać bitwę, wiesz? Okej, słuchajcie wszyscy, nie możemy się rozdzielać. Zajmiemy się nimi jeden po jednym. No dobra. Tylko od razu mówię, że... my ich pokonamy wszystkich. Gdzie jest nasz cel? To jest chyba Alteron. Mają tu dość duże siły do dyspozycji. Oddziały krasnoludów. Ale myślę, że damy sobie radę. Bo musimy być ostrożni. Trochę to przyspieszymy, bo oni i tak nic nie robią. I co? I spróbujmy ich wszystkich wykończyć w tej bitwie. Ustawiają się. No to my też się ustawmy. Nie śpieszy im się do starcia z nami. Przedłużają strasznie wszystko. Dobra. A teraz ty. Pokaż, co możesz zrobić. Magicznych ataków nie da się uniknąć w tej grze, więc... są one przydatne przy takich latających wrogach, bo... no, nie unikniesz po prostu. Nie unikniesz tego i... tyle. Dobra, ustawmy ją tutaj. Sprowokujemy ich atak. A ty zaatakujesz tego nietoperza. Mam nadzieję, że trafisz. No, i to rozumiem. No, jak widzicie, nie jest źle. Dziesięć. Ładnie. O, idealnie. W ten sposób siły atakujące z wschodu zostały rozbite. Co oznacza, że możemy się skoncentrować na krasnoludach. Trochę nam sklepią tyłki. No, 4 punkty. Jeżeli będziemy ostrożni, to damy radę. Atakuj, Ken. Oho, to dopiero trafiłeś normalnie. A za to ciebie już trafią. Takiego grubasa nie był w stanie trafić. Aż wstyd. No, nie grzeją się coś do tej walki. Pomóżmy jemu. Dobrze. Zaraz te nietoperze nas zaatakują, więc musimy uważać. Ale
poradzimy sobie. Dobrze go trzasnęłaś. O, jeszcze raz. To mi się podoba. Tak, tak to ja mogę grać. Ci rycerze mogą być trochę problemem dla nas, ale... No, powinniśmy dać sobie radę. Trzaśniemy go z tej strony. No i pięknie. Nie, mnich akurat się umie naparzać. Nawet poziom zdobył. Obrona. No, obrona mu się przyda. Możesz ich zaatakować z daleka? No proszę. Nawet nie wiedziałem. Ale za 5. No dobra. To mi się podoba. Za 10 punktów. Tylko mam nadzieję, że ciebie nie sklepią w przeciągu jednej tury. Ale on jest wolny, ten... Ten leczący. No i ten go dobije. Żałosne. Rycerz od 7 boleści. Walić go. Nie potrafi walczyć jak zwykle. Ty ich nie dosięgniesz, więc nawet nie próbujemy. Tego trzaśniemy w pysk. O! Pięknie! I to jest rycerz, nie tamten gość. To jest rycerz. No. Było mi Luka wysłać. On jest bardziej opancerzony, ale trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Za 6? No dobra. Mógłbyś już trzasnąć mu za te... O! A wzrost masz ładny. To się akurat przyzna. Nic nie mogę zrobić. On jest za wolny. Bohater ma już dużo obrony. Dobra, ty już zakończysz tą robotę. Nie, nie zakończysz, bo jak głupi wcisnąłem. No to magia. Ona sobie zdobędzie poziom. Prędzej czy później. Spieszmy się, bo nam tury mijają. Oni się nie ruszają. Dobra, ty tu idziesz. Ty zaraz za nią. Zobaczmy, ile dostaniesz od niego. 8, znaczy 4 punkty obrażeń. No nie powiem, ta liczba mi się nie spodobała. Ten 3 dostał. Ale Drasti kontratakuje. No. Nie, no walka idzie całkiem składnie. Żeby nasz uzdrowiciel był trochę szybszy. To było świetnie. Rycerz się poszedł rąbać. Ale już nie wytrzymali, już muszą przylecieć. Więc... Nasz czarodziej się przyda.
Aż ich zignorujmy póki co. O, poziom zdobyła. Obrona o 4. To mi się podoba. No. I to się rozumie. Ja nie widzę, żeby im się spieszyło jakoś. Dobra, on się nimi zajmie już. Ty w tym czasie uleczysz ją. Bo dostała nieźle. Zdobył poziom, odporność na magię. No i dobrze. Nie mogę narzekać chyba. Kurde no, czemu zasnąłeś? Magia jest dobrą kontrą na tych unikliwych gości, ale... Ta zona powinna być w miarę bezpieczna, jeśli chodzi o... tankowanie obrażeń. No i wbiliśmy jeszcze poziom naszemu bohaterowi, więc już nie jest żałosny. Ale za to naszego łucznika zaatakują. No i oczywiście bohatera. Dobra, już palnij go. 6. Jeszcze raz. Oby tak dalej. Obrona o 2, prędkość HP, MP. Lub się obudził. Trochę późno. Jeśli chcecie znać moje zdanie. Gong lepiej sobie poradzi z obrażeniami. Szepnął go za 1. Za 3. Za 3. Dobra, wynosimy się. Drasti, dotarliśmy do naszego celu. To wciąż są wrogowie. Czy chcesz iść? Tak, chodźmy. 400 zł piechotą nie chodzi. Młody człowiek, witajcie w Alteron, nieznajomi. Czy nieznajomy? Michaela, jestem znaną wróżką Michaelą. Chcesz zobaczyć swoją przyszłość? Nie. No cóż, ludzie nie zawsze są tym, czym się zdają być. Żegnaj, tchórzu. Nie będę ci płacił kasę za jakieś wróżby, które nie mają znaczenia. Ludzie mówią, że to jest ukryte przejście w zamku, które król zbudował. Oczywiście, jeśli cokolwiek się stanie, on po prostu chce ratować siebie. Samolub. Skrzynia jest pusta. Brązowa lanca. 70 zł. Nie ma to jak bohater okradający gościa z przedmiotów. Zakochany mężczyzna. Ta wróżka jest naprawdę prawdziwą pięknością. Ona jest w moim typie. Wygląda trochę blado, ale mi tam to nie przeszkadza. A mi przeszkadza to, że próbuję mnie oszwabić z pieniędzy. Mężczyzna. Inwazja Runfost. Nigdy by tutaj nie przyjechali. Nie aż tutaj. Tak sądzisz? No to
To się przekonamy w swoim czasie. Na razie zobaczmy, co ten gość ma do sprzedania. Kupisz coś? A wiesz co, stary? Pierścień uniku. Tak średnio. Nic mnie nie interesuje. Wolę dostać jakieś miecze. Jesteś z Guardiany? Mężczyzna, który miał być... który kiedyś był rycerzem, pracuje tutaj w karczmie. Prywatny teren. Ej, nie wolno ci tu być. To jest moja ziemia. Buduję tutaj posiadłość. Wędkarz. A, wędkowanie. To jest świetny sposób na odwrócenie uwagi od problemu posiadania zbyt dużej ilości pieniędzy. O, chyba coś złapałem. Czy chciałbyś przy mnie stanąć i ciągnąć? To jest naprawdę duża sztuka. Tak? To jest naprawdę duża. Pociągnij jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest, mam to. A? To tylko złota... złota sztabka. Myślałem, że się pozbyłem jej. Nie poddam się, dopóki nie złapię ryby. Fiszbi. Dobra. Zakochany człowiek. Tutaj jest... W tym zamku jest dziewczyna o imieniu Chris. Jak ja ją kocham. Ostatnio coś nie wychodziło. Zastanawiam się, czy coś stało się w zamku. Stara kobieta, coś się dzieje w zamku, muszę ci powiedzieć. Coś dużo z nieznajomych tutaj. No dobra. Kapłan. Albo raczej jego... Nie wiem nawet, co to jest deputy. Kapłan został przywołany do zamku. Zawsze chciałem tu stanąć. Revive. Chyba już nic więcej nie ma. Po prostu zapiszmy. Zapiszmy sobie tutaj. No. Otwarto skrzynię. Medyczne zioło. No, zawsze coś. Typowa półka na książki kapłana. Starożytne mity. Tu jest chyba wyjście z miasta. Ta. No dobra, pójdźmy do zamku. Przekonajmy się, co się tam wyprawia. No bo w sumie, czekajcie, tu coś jeszcze jest. Kobieta, to jest trochę dziwne, ale... Tych nieznajomych sporo przychodziło i wychodziło z zamku ostatnio. Skrzynka. No cóż, zawsze jakieś leczenie. Coś tu się dzieje złego. Wyluzowany mężczyzna. Król jest głupcem. Miał zbudowane tajne przejście i wszyscy o tym wiedzą. To żaden secret. To żaden sekret. Samotny stary człowiek. Pieniądze powodują, że świat się kręci, młodzieńcze, nie zapominaj. Tak, i dlatego teraz obrabujemy ci piwnicę. Możemy dostać jakiś dobry ekwipunek. Jakiś miecz chyba dostałem, ale nie wiem. Zaraz sprawdzimy. Zejść z drogi.
Jemu nie damy tej lancy. Gdzie jest Mae? Brązowa lanca. Ken. A, trudno. Wejdźmy do zamku. Idź do domu, hm? Czy to jest tak ważne, żebyś wszedł do zamku? Jeśli ktoś godny zaufania mógłby cię wprowadzić, to bym to rozważał. W sumie jakby się na tym zostawić, jestem pewien, że ktoś był w mieście, kto był tym uczniem rycerza w Guardianie. Co? Guardian została zaatakowana przez Rumfost? Kłamstwa. Wynoś się stąd, nie masz tu nic do roboty. Proszę wyjść. Zamek nie jest otwarty dla odwiedzających. Nie pozwolę ci wejść bez czyjegoś wprowadzenia. No dobra. Czyli co? Czyli my musimy się udać do karczmy. Tylko gdzie ta karczma teraz jest? I co ty wyprawiasz? Moja nowa sukienka jest pokryta tym błotem. A dzięki. Wino mocy. Moja nowa sukienka. Nie wybaczę ci tego nigdy. Dobra. Wiecie co? Myślę, że w tym miejscu zakończę sobie ten odcinek na razie. Mam nadzieję, że on się podobał, mimo tego, że to pewnie jest dość krótki odcinek. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!